Dzień dobry. Dzisiaj z kolei chciałbym opowiedzieć Wam o silniku Wankla. No, niektórzy też ciekawi jesteście, bo niektórzy właśnie nie wiedzą jeszcze zasady. No, chociaż zasada, tak jak tu za chwilę opowiem, to jest w sumie bardzo prosta. No, to jest silnik z wirującym tłokiem. Tak, tutaj widać, jak ten tłok wiruje. Wał korbowy jest mimośrodowy tutaj. O. I jest zazębiony takim tak zwanym kołem słonecznym, no i satelita. O. I dlatego on się tu porusza i napędza wał. I teraz jaka zasada jest teraz? Kanał wlotowy. To jest ten niebieski kanał wlotowy. Nie wiem, czy tu dobrze będzie widać. Kanał wlotowy. Tu się odbywa teraz sanie. Ta szczelina jest wnęka jest wypełniona powietrzem. I teraz tłok przesuwa się obrotem i zaczyna sprężać. Sprężać, ale ta wnęka się zaczyna pomniejszać tutaj, bo tu następuje sprężanie tej mieszanki czy samego powietrza, no, w zależności jaki to jest jeszcze wtrysk paliwa, czy teraz tak. Widzicie, jak ta szczelina się pomniejszyła? Już maksymalnie. Koniec sprężania. Zaczyna się zapłon i jest praca. Praca. Jest napędzany ten wirnik, ten tłok wirujący o w tym kierunku. Tutaj napędza i otwiera okienko wylotowe, wydech. Wydech. A w tym czasie tutaj, z tej strony, na tym ramieniu znowu się zaczyna sanie. Tutaj sanie. Proszę zobaczyć, sanie i ta szczelina się zmniejsza. Znowu sprężanie, praca i wydech. Teraz wydech następuje, a tu zaczyna się znowu sprężanie. O, tak to się odbywa. O. I tak pracuje. I to jest, można powiedzieć, to źle bym powiedział, bym to powiedział, że to jest jednocylindrowy teraz. To taki jest jeden zespół, a tych zespołów może być 4, 6 zespołów, w zależności jaki tam silnik jest potrzebny. No i w zależności od wielkości też tych komór właśnie i tego tłoka wirującego. I jeden obrót wału jest też cały cykl jest już wykonany. To tak, aby przykładowo można powiedzieć, trzy cylindry pracowały. A tu jest jeden obrót. O, bo jeszcze raz. Teraz jest sanie. Tu się zmniejsza szczelina, bo teraz następuje sprężanie. Sprężanie, tu zapłon. I już praca. Praca do chwili, aż się tu uwolni. Spaliny uciekają. Tu z kolei znowu sanie powstaje. I tak dalej. W tej chwili będzie tak. Tutaj w tym się znajduje sanie. Tutaj jest wydech, a tu za chwilę powstanie zapłon i znowu praca. O, i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo prostej budowy. No. Te silniki są stosowane wcześniej, najwcześniej to były w NSU stosowane. No i a w tej chwili są stosowane silniki te właśnie Wankla w Mazdach, ale ze względu na trudność, może nie tak wykonanie, ale tutaj bardzo ważną rolę odgrywa uszczelnienie tego silnika. Bo wiadomo, karter silnika i tu tłok musi być bardzo szczelny. Tu, jeżeli chodzi o same to uszczelnianie, jest trochę takie, no trudno. No i na razie trudno będzie powiedzieć, że w przyszłości będzie konkurował z silnikami teraźniejszymi, tłokowymi, nie? I ten silnik jest bardzo drogi, prawdopodobnie bardzo drogi w produkcji. No. Konstruktorem tego silnika był niemiecki, w sumie konstruktor. Nazywał się Felix Henrik Wankel. Te modele wypożyczaliśmy z magazynu wystawowego polskiej motoryzacji w Kąkolewicach.
No, jeden z widzów nam przysłał też dwa modele skrzyni biegów i tylnego mostu. No i w przyszłości teraz na następnym odcinku też omówimy budowę i zasadę działania skrzyni biegów i tylnego mostu.